Aha. Ała, szczur mnie ogryzł. Szefko, nie chce zemścić się z niewagą przed 13 pokoleń, hihi. Ma zamiar zrobić króla, ła, a. Kobry. Traktujemy je jastrzębiem i już nie są zagrożeniem. Dostaliśmy z ponadto jedno życie. Wiedziałam, że to jakiś spisek. Szybko! Spadają trochę FPS-y. Przyznaję, że kupiłem muszę od króla. Mówił, że potrzebował pieniędzy. Kłamca! Pierwszy raz go widzę! Spokój na sali! Byłem przekonujący. Doskonały. Anakonda i kobra. Pamiętacie? Pamiętacie? Anakonda i kobra. Liczyłeś chęci. A to są słabe potworki. Życie i multum skrzynek. Jeden lapis. Hiper eter. Eliksir. Tylko że tych dwóch nie można dostać. Uła. Anakonda nie powinna nam robić większych problemów. Idziemy dalej. I dalej. Aby usunąć ich z drogi cyklonem. Tak! Zwykłym cyklonem. Czy pamiętacie jeszcze ten atak? Myślę, że powinniście. Lecimy dalej. O, aha. Nie dałem się nabrać. Skrzynka. Jest tęczowa musza. Eliksir, hipereter i lapis. I to są skrzynki, których nie możemy dostać. I... tęczowa muszla. Coś tu być. Papier. Jakiś papier. Do Marl? Najdroższa Marl. Wiem, że stosunki między tobą a Onsen nie są najlepsze. Jednak nawet przykre słowa lub rozstanie nie są w stanie zerwać więzów krwi. Zrozumiesz to, gdy sama zostaniesz matką. Ta nadzwyczajna więź zawsze łączyła członków naszej rodziny. 21. Królowa Guardii Lin. Ela, widź! Co to opuścić gniazdo? Czas mieć, rosnąć, odchodzić! Ela, opuścić gniazdo! Ty też opuścić, Marl. Odejść! Wielka zmiana! Opuścić gniazdo, nie dzieci, dzieci rosnąć, też opuścić gniazdo! Ojcze, trzymaj się, już idziemy! Zdobyłeś jeden pryzm łuska. Chcecie puścić gniazdo? Jeszcze niedużo. Ławo przysięgłych jest, czy jest winny stanąć po lewej stronie, jeśli nie poprawi. Winny. Idziemy! Niech to. Tak, widzicie, na jednego ciosa takiego słabego pada anakonda, ten potwór, którego po raz pierwszy spotkaliśmy w katedrze. A właśnie, co z tą zamkniętą skrzynką? Niech to! Nie zmienisz zdania? Nie, księżniczko. Jest w pewien sposób trochę brutalny, ale chodźcie. Oskarżony jest winny. Kończy się panowanie dynastii Guardia. Teraz ja będę rządził. Zabrać go. Chwila. Kto to? Ojcze! Nadia! Księżniczko, panuj się! Spóźniliście się. Król został uznany za winnego, nawet władca podlega prawu. Nie, to było ukartowane. Absurd! Król to oszust, ale skarb nadal tu jest. Niemożliwe! Koniec tej farsy, kanclerzu.
dokończę tylko. Znacz się. No. Hihihi. To nie był żaden spisek. Jestem tobie pomścić przodków. Super ultra presto transformacja. O! Stary dobry Jakra. Tym razem to Jakra 13. Który chyba niczego się nie nauczył od naszego ostatniego spotkania. Czas się go pozbyć. Kurczę. O. No trudno. O. Tak, już się pozbyliśmy tego perfidnego uroku, więc atakujmy lodowym mieczem. 1770, bardzo potężny atak. Tak, jak zwykle. I znowu dro. I czas na miotacz brył i światłość. Tak, Jakra 23 jest, z tego co widzę, bardzo, ale to bardzo słabym przeciwnikiem. Nic nowego. A i w dodatku jeszcze nawet dobrego ataku nie potrafi przypuścić.